Wypowiedź MMA na temat stanu Dragon's Dogma oraz recenzentów. 1:27:30 i 10 minut trwa. Dobra, obejrzyjmy. Ostatnio oglądaliśmy, zobaczmy. 2 tygodnie temu. O Dragon's Dogmie coś. Ale tam była beznadziejna mapa za to. Ale dobra, tu już 2 wyszło lata temu. Co to jest Arisen? Nasz bohater. On nazywa się Arisen z uwagi na to, że jest Arisen jak wstaje. Nie mogę się rozglądać podczas dialogów. Następna rzecz, która jest w standardach grier, ale przestała być tutaj. Mimika twarzy nie istnieje. Dziękuję za oszczędzenie mi 300 zł. Widzicie, po to jest właśnie stream. Ja nie żartuję. Ludzie mówili, jak się teraz bojkotuj. Nie, po to jest stream, żebyście zobaczyli, jakie to jest gówno, a następnie, żebyście zweryfikowali to, co myślicie o recenzentach, którzy cokolwiek do... Brawa dla tego pana. Dla wszystkich osób, które mówią, że a jak ci się nie podoba, to nie graj. Właśnie po to są kurwa streamerzy, po to byli dziennikarze, po to jest jakiegokolwiek typu publicystyka, żeby dać ci kolejny element odniesienia, żeby dać ci kolejny punkt widzenia, żeby ci poszerzyć spektrum widoczności czegoś, żebyś mógł sobie sam zweryfikować, czy ty chcesz dokonać tego zakupu. No skoro się na przykład komuś recenzującemu auto nie podoba, no to niech nim nie jeździ, tyle. No i ktoś inny, komu się podoba, sobie będzie nim jeździł, no. Kurwa. Dobrego powiedzieli o tej grze. Znaczy, przepraszam, 10 minut, 15 minut już wystarczyłoby. My gramy ile? Godzinę 18 minut. Nic się nie zdarzyło, przez godzinę nie ma ekspozycji żadnej. Ja zwykle mówię na warsztatach światotwórczych, że no, takie w ciągu 2 godzin to trzeba się zmieścić z ekspozycją, ponieważ zwykle właśnie jest Steam Refund wtedy. No, nie bardzo. Jak widać, nie trzeba się mieścić z ekspozycją, można to kompletnie olać. I jeszcze przypominam, że ta gra ma nas zachęcić do mikrotransakcji. To jest niesamowite. Wiecie co? W mikrotransakcjach zaraz, nie? Pogadam, ale to już każdy wie, nie? Jak to wygląda. Stary materiał, ale w sumie ciekawy, nie widziałem tego elementu. To nawet Dragon's Dogma tu jest zupełnie tłem, no nie? Często ludzie mówią, no okej, ale wiesz, ta gra jest dobra po 10 godzinach. Istnieje coś takiego jak quit moment. Każdy moment, którym ty masz o tę grę wyłączyć, jest swoim quit momentem. Każdy moment, gdy tobie w grze nie podoba się coś tak bardzo, że ty chcesz ją zrefundować, to jest quit moment. Gry, które posiadają dużą ilość quit momentów, to są źle zrobione gry. Jeżeli gra jest świetna po 100 godzinach, ale pierwsze 10 godzin to męka, to ta gra jest źle zrobiona, po prostu. I trzeba to zaakceptować. I dużo gier takich jest. Dużo gier, które ja nawet uwielbiam, takich jest, że posiada bardzo dużo quit momentów. Przecież oni postępują przeciwskutecznie. Rok mówił, że 10-10 na dla wąskiej grupy, widzicie, dlatego właśnie oceny cyfrowe są do dupy. Jak to heavy? Jak to heavy? Jakie heavy? Nie kampuj, ja zawsze kampuję. Nawet mi nie mówcie, że to jest zużywalny przedmiot. Na szczęście nie jest. Ale można go kupić w sklepie z mikrotransakcjami i wtedy mniej waży, a waga ekwipunku ma duże znaczenie w tej grze. To jest zużywalny przedmiot. A tak samo pomyślałem. Czemu ja nie robię streama na 2 kamery jeszcze? Nie mieć tu drugą kamerę. Widzowie, ja ustawiam drugą kamerę. Dobra, na nowym PC-cie. Angelika, prawda? Dziękuję za wsparcie. Dziękuję Maćku za trybut. Pańska refundacja. Pozdrawiamy Capcom. Ja oceniam wysoko jedną recenzję. To znaczy ktoś powiedział, że na razie ocena jest zła. Przestań macać w ręce mocny. A jak Capcom zapłaci 79 dolarów, to będzie upgrade do DLC pozytywnej recenzji. Is everyone all right? Czeski to safar. Nie miałem tej interakcji. Nie, czekajcie, to się da zrobić. To się da zrobić. Ja wam zrobię lepsze efekty. Oskar. Ja wam zrobię lepsze efekty. Brr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 r
Wow, jaka lawina była, jak jamniki aż poleciały. Wow. Ja wam zrewizuję po swojemu. Wszystko dobrze? Nic się nikomu nie stało? O! Wow! Zostaw te jamniki. Biedne jamniki, to prawda. Ja nie wiem. Nie wiem coś, ale widzicie, że był lepszy efekt? Był lepszy efekt.
Czy ja mogę to zabić? Bambino! Jezu, jak wygląda magia w tej grze. Nie ma Bambi Nimo! Jeszcze dostałem za to doświadczenie, moi drodzy. A w moich towarzyszy mogę napieprzać? Nie mogę. Gdzie oni idą? Fajnie, że impact hita nie ma, nie? Żadnego, że... Gobliny! Przeciwnik nawet nie ucieka. O kurwa, ty, ja wam powiem, że... Moja gra łotrzykiem, to bez kitu było 10 na 10 w porównaniu do tego, jak wygląda mag. 47! Maga 47! Jesus Christ. Wiecie, co jest piękne? Pamiętam, jak deweloperzy mówili, że tutaj specjalnie nie ma systemu szybkiej podróży, bo gra jest taki piękny świat, który aż chce się zwiedzać. Za każdym rogiem się coś kryje. Popatrzcie, za każdym rogiem się coś kryje. Tu... No i jest smutny hejterek, no nie? Przecież były gobliny, o co chodzi. Tutaj, popatrzcie, tu jest quest. Ło! Czekajcie. Tutaj... Martwieleń, ale tylko dlatego, że go zabiłem wcześniej. Ło! Tutaj jest krzew. Dokładnie, robi zasięgi na hejcie. Dobrze mówicie. Będzie kiedyś ważna. A tu jest woda. Może w tej wodzie jest jakiś topielec? To się dowiedział, jak działa woda? Nie wiedział jeszcze, okej. No, well. Podobnie zareagowałem. Ja po prostu nie. No co tu się dzieje w tej grze? No przecież co tu się dzieje? Ja nawet nic nie mogę zrobić. A mogę. To psz. Co to było? Co to było? Ja nie mogę pływać? Tu nie można pływać. Widzicie? Jak nie chcecie, to jest porada groznawczo-światotwórcza dla devów. Jak nie chcecie implementować... Ludologiczna jeszcze. ...mechaniki pływania, moi drodzy, nic prostszego. Nie dodawajcie wody. Jedyna rzecz, którą musicie zrobić, to wstawić fallusoidalne mycelia, które będą was obrzygiwać czerwoną posoką za każdym razem, jak będziecie starali się wejść do wody. To jest proste. Dlatego nie można pływać. Proste. Można kupić pływanie za 2,99. Macki są odpowiedzią na wszystko absolutnie. Ale to wiecie, to Japończycy robili, więc prawda jest taka, że to jest jedyna różnica między tym a hentajem jest taka, że są brzydkie postaci. Ale spust jest taki sam. Dlaczego nie, ta magia nie to mogę? Jest tragedia. Okej, okay, dobrze. Myślałem, że już mam gorszy spust, ale nie. Zwierzęta nie uciekają, nie mordowałem. Tak? Wstawić. To jest rewelacyjny system. Przypominam wam, moi drodzy, że Genshin Impact bywa krytykowany za system walki. Przypominam. Który byłoby nie było, jest grą darmową. Poza tym hentai jeszcze nie kosztują 300. No właśnie. Wziął ze znawstwem Krzysztof. Idziemy dalej. Kiedyś miałeś lepszy spust, na przykład w Red Dead Redemption 2. Jezus. Nie. To są jelenie dla księżniczek Disneya, na tak nie uciekają, rozumiem. Popatrzcie, ile mieliśmy już ukrytych sekretów w tej grze, widzicie? Jak dużo rzeczy. Niesamowite, na razie są tylko gobliny. Popatrzcie, następny level. Dwa rodzaje przeciwników, jak dotąd, to znaczy bieda harpia i gobliny. To są te rzeczy, które mają nas zachęcić do tego, żebyśmy eksplorowali ten świat. To jest niesamowite. Ja może użyję jedynej rzeczy, która mi się w tej grze podoba. To znaczy magii, którą nie mogę celować.
Corpus Delicti. Czemu nosisz kostur na zgiętym łokciu? Ja nie umiem powiedzieć, co się w tej grze dzieje. Tak, Angelico, wydajesz się na tę grę i jeszcze masz mikropłatności. Mikropłatności w sumie dostępne na Steamie za 90 zł. Jest awantura o to, ja się nie dziwię, ale wiecie, szczerze powiedziawszy, uważam, że powinna być większa awantura o to, jak ta gra wygląda, a nie o to, jakie są mikropłatności. Czemu on korzysta z kostury jak Uzi? Czemu przede wszystkim mój pan postać jest tak beznadziejna i się męczy? Kreator postaci do tego jest na Steamie za darmo. I kreator postaci jest najlepszy, naprawdę. Tak dokładnego kreatora postaci nie widziałem jeszcze w... No nawet w Cyberpunku był mniej dokładny. Sposób działania tych harpi to jest taka tragedia. Tracenie kontroli nad tą postacią to bez kitu nie ma nic gorszego. Tu już poszedł cashback, nie? Na tym streamie. My talents lie in combining materials, and I'll use those in my possession to craft things for you in my spare time. No dobra. Ciekawe. Widzowie ciekawe podesłaliście, no. Widzicie, nie tylko ja tak myślę. Wielkie umysły faktycznie tak myślą podobnie. Zajebiste.